Cześć, Gosia Piasecka w Room TV Rajdowo News. Przenosimy się do krainy kangurów, gdzie odbyła się 10. runda Mistrzostw Świata WRC, a mianowicie Light Australii. Zawodników mieliśmy przyjemność oglądać na trudnych, technicznie szutrowych odcinkach specjalnych zlokalizowanych w malowniczych terenach. Jeszcze rajd dobrze się nie zaczął, a już dostarczył nam sporo emocji, ponieważ na zapoznaniu z trasą kierowca Citroena Mats Osberg zderzył się z ciężarówką, obtłukując sobie żebra. Zespół Citroena zdecydował, że dla bezpieczeństwa załogi muszą oni zrezygnować z udziału w rajdzie. Przez ten zupełnie nieoczekiwany wypadek do fabrycznego zespołu Francuzów awansował junior Stéphane Lefebvre. Dla 23-letniego kierowcy jest to dopiero drugi start w Citroenie DS3 WRC, a jeszcze, żeby było ciekawiej, trafił za kierownicę zupełnie przez przypadek. Nie miał startować w rajdzie. Francuz pojechał do Australii tylko w celu przygotowania sobie notaty. Jeżeli pokaże dobre tempo i styl jazdy, ma szansę na awans w przyszłym roku do fabrycznego składu w zespole Citroena. W rajdzie nie wzięli udział Robert Kubica z Maćkiem Szczepaniakiem. Jest to dla chłopaków druga opuszczona runda w tegorocznym kalendarzu WRC. A co na odcinkach? Dani Sordo zaczął od OS-owego zwycięstwa w pierwszym dniu zmagania. Ścisła czołówka przez otwieranie odcinku zmagała się z dużą ilością luźnego szutru, stąd słabsze rezultaty. Piątkowe prowadzenie przejął Chris Meek przez błąd Daniego na czwartej próbie o całe 11 sekund, uszkadzając lekko samochód. Trzeci po piątkowej pętli był Hayden Paddon. Za nimi dopiero zespół Volkswagena, ale w drugiej pętli już pokazali, na co ich stać. Kolejne trzy odcinki zgarnął Jari Matti Latvala. Sobota wyglądała tak samo, gdzie Sebastian Ogier powoli odrabiał straty. Po emocjonującej, nocnej próbie Valla, tegoroczny lider sezonu wskoczył na pierwsze miejsce. Próba była bardzo wymagająca, ponieważ kurz wisiał bardzo długo po przejeździe zawodnika, gdzie dosłownie nic nie było widać przed sobą. Jedynym ze wściekłych na mecie był Chris Meek i Paul Nagle, którzy spadli na drugie miejsce w klasyfikacji. Na mecie od razu wyskoczyli do sędziów i wyrazili swoje zdanie. A jak wyglądała klasyfikacja generalna po tak ciężkim rajdzie? Odrabiając straty z niezwykłą precyzją, pierwsze miejsce należało do Sebastiana Ogiera i Juliana Grassa. Francuska załoga wygrała rajd po raz trzeci z rzędu, a sam Sebastian może cieszyć się z trzeciego tytułu w karierze rajdowych Mistrzostw Świata. Drugie miejsce podium należało do Jari Matti Latvala i Mika Anttila, gdzie sam Jari przyznał, że na odcinkach brakowało mu czasem chęci do walki o zwycięstwo. Pamiętajmy, że ten rajd był bardzo trudny technicznie. Trzecie miejsce uzupełnili bardzo ładną jazdą do samego końca Chris Meek i Paul Nagle, który walczy o przedłużenie kontraktu z Citroenem. Przenosimy się do stolicy, gdzie 13 września na próbach zlokalizowanych w różnych szutrowych punktach na mapie Warszawy odbył się drugi Warsaw Rally, organizowany przez Automobil Club Centrum i grupę TEDx WRC. Była to druga edycja rajdu po 6-letniej przerwie. Do imprezy zgłosiło się ponad 20 zawodników, a trasa całego rajdu wynosiła ponad 60 km. Nawierzchnia odcinków była zróżnicowana i trudna technicznie, ponieważ zawodnicy musieli mierzyć się z przejściami z asfaltowej nawierzchni na szutrową. A w klasyfikacji generalnej najszybsi okazali się liderzy tegorocznej rundy Pucharu TEDx WRC, Michał i Waldemar Gąsią w Mitsubishi Lancer. Za nimi na metę na drugim miejscu dojechali Bartosz Winiarek i Robert Wójcik w Audi S2. Trzecie miejsce uzupełnili Bartosz Kowalski i Artur Łęczycki w Oplu Astra GSI. 12 września blisko 70 km od stolicy odbyła się druga runda popularnej amatorskiej imprezy Super OS, która odbyła się na torze w Radomiu. Tor ten przeszedł mocną modernizację, dzięki czemu stał się najlepszym technicznie w Polsce torem do przeprowadzania rozgrywek w sportach motorowych. Zawodnicy mieli do przejechania jedną próbę przejeżdżaną 5-krotnie. Klasyfikację generalną wygrał Piotr Woźniak w Mitsubishi Lancer Evo 9 generacji. Na drugim miejscu plasował się Jacek Przeździak w Mitsubishi Lancer Evo 7 generacji. Trzecie miejsce podium uzupełnił Paweł Żaromiński w Subaru Legacy. 12 i 13 września odbyła się 5. runda Pucharu Motor Rally Land Cup. Ta runda była wyjątkowa, bo dwudniowa. Zawody rozpoczęły się w sobotę w centrum Starego Miasta w Chojnicach jako prolog. Drugi dzień zawodów miał charakter tradycyjnej rundy. Do imprezy zgłosiło się ponad 80 załóg. Na samym prologu doszło do małego incydentu z udziałem Tomka Kuchara. Napędził strachu, ponieważ pokazowo kręcił bączki dla publiczności. Jego samochód za bardzo zbliżył się do barierek i kilka poprzesuwał. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Czekamy na oficjalne wyniki z 5. rundy. A 6. odbędzie się już pod koniec października. To już wszystko w tym odcinku. Słyszymy się za tydzień. Cześć!